Hej, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić ciekawą maszynkę, która prawdopodobnie się pojawi za właśnie czarny rynek, ponieważ czarny rynek jest już, nie powiedziałbym, że zapowiedziany, ale coś tam planują, coś kombinują i prawdopodobnie pojawi się w najbliższym czasie. Prawdopodobnie ta maszynka właśnie będzie tam do zdobycia. Bądź jest też druga opcja, że ten czołg będzie za kampanię, lecz tego nie wiemy. Ale co do samej maszynki, jest to naprawdę niebywale mocny 10 tier. To jest taki grille, ale lepszy grille. Już jak spojrzycie sobie nawet na sam fakt, że on ma zabudowaną wieżę i można tutaj zamontować wentylację, to naprawdę już jest to duży plus. I pokażę wam, jakie moduły tutaj można zagrać i jakie parametry można z tego wycisnąć. Więc damy tutaj takie maksymalnie fioletowe moduły. Zrobimy tutaj, wyciśniemy to tak, aż na sam szczyt. Niestety nie ma na tej stronie nowych perków, nie są one zaktualizowane, więc nie zrobię wam takiego builda z nowych perków, więc sorry, ale taka stronka, takie życie. I ogólnie maksymalnie podcelność można zrobić z tego 0,24. Na grillu można zrobić 0,22, bądź z tymi właśnie, z tą nową załogą 2.0, dałoby się zrobić poniżej 0,2, tam 0,19 w bitwie się da. Lecz patrząc na to, gdyby zrobić go pod DPM-a, to możemy zrobić 0,27. Ponadto mamy 3200 DPM-u właśnie. I uważam, że nie ma tragedii. Jest ok, jak najbardziej w porządeczku. I co? Mamy tutaj 770 alfy, więc alfa 20 większa niż na grillu. Ale przede wszystkim, spójrzcie na to. Tutaj mamy hity, 325 peny. I co bardzo ciekawe, apeki na tym czołgu mają kaliber, sam pocisk ma, działo bardziej, kaliber 152, więc będzie można tutaj używać zasady 3 kalibrów. I najważniejsza rzecz na tym czołgu, 42% camo. To jest naprawdę niebywale mocna wartość kamuflażu, jak na TDK. Grille nie ma kamuflażu, grille nie ma kompletnie camo. W tym odcinku pogramy zresztą grillem, tak dla porównania po prostu, co grillem się gra, jakie mankamenty są grilla, jak to właśnie tutaj się, jak to można porównać do tej maszynki. Sam ten czeski TDK raczej będzie papierowy. To jest taki papier. Czekajcie, pokażę wam, nie live, tylko które to było? Visual. Także mamy taką maszynkę. Wygląda całkiem ciekawie. I co jest też bardzo ważne w tym czołgu, ma on w pełni obrotową wieżę, więc to jest naprawdę coś fajnego. Czy heki w ten czołg będą wchodzić? No niekoniecznie. Spójrzcie, w grillach heki wchodzą wszędzie. Tutaj mamy już całkiem dobry pancerz. Oczywiście sam hek ma 76 peny, ale zobaczymy, jak to na przykład by wchodziło z takiego badgera, bo badger ma mocne heki i zobaczymy, czy to wchodzi. No po wieży nie wejdzie, nie? Gdzie badger ma 130 peny na heszu. Więc ogólnie bardzo duży plus w tym czołgu, że nie będzie łapać tak tych heczków. To jest naprawdę fajne. Spoko sprawa. To muszę przyznać. I porównamy sobie jeszcze może do grilla. Czekajcie, gdzie jest grillek? Porównamy to mniej więcej, z czym to się je. Musimy tutaj jeszcze moduły tylko dodać. Ale na grilla na pewno nie damy wentylacji. I to jest duży minus. Właśnie biorąc pod uwagę jeszcze to, że co ja chciałem powiedzieć? Że grill nie ma camo, jest papierowy, nie ma w pełni obrotowej wieży, więc tutaj naprawdę bardzo faworyzowany jest ten nowy czołg. I można by rzec, że to jest dobry właśnie kandydat na właśnie czołg za jakiś czarny rynek, za warsztat, za coś takiego. I spójrzcie, jak to się tutaj porównuje. Celność ma gorszą. Ale camo to jest jakaś przepaść. Camo wam pokażę grilla w garażu, ponieważ tutaj tak ciężko porównać. I spójrzcie na to. Sam grille w garażu z cichym układem ma 20 camo. Dodam tutaj jeszcze tylko perki i porównamy sobie, jak to się ma do tamtego czołgu. Na tym czeskim TDK-u nie dałem tam cichego układu, a było 43 camo. Gdyby dodać ten cichy układ, fioletowy na cichy układ, to jest plus 10%, nie? Więc bardzo dużo. Damy sobie tutaj jakieś perki tylko. Czy zwiat mi będzie potrzebny? Zastanawiam się. Może dajmy praktyczność. Jakieś takie parkunie. Na pewno chcę maskowanie na grilla, ponieważ no to tutaj sieje niestety. Ale bardzo fajny czas celowania można zrobić tym grillem. Na tamtym czołgu myślę, że z tymi właśnie perkami 2.0 bardzo szkoda, że tank dziedzinie nie jest zaktualizowany pod tym względem, tak? Że ciągle nam dodają nowe czołgi, które są w fazie testowej czy coś takiego, ale nie mamy właśnie tych nowych perków. Nie dodali jeszcze tej załogi 2.0 na tą stronę, więc nie możemy tego tak sobie fajnie porównać.
To jest bardzo duży minus. Damy szybsze pociski na grillu, ponadto, więc to też się przyda. Intuicja nam na pewno będzie potrzebna na tym czołgu. Więc też tak to wrzucimy i spójrzmy już na kamo. 28%. Tamten czołg bez cichego układu miał 43, więc gdyby tam wrzucić ten cichy jeszcze, różowy cichy nawet, który nam daje 7%, no to ma 50 kamo na TD-ku, a tutaj tylko 48. Więc to jest właśnie ta zasadnicza różnica. I pogram wam grillem takie bitewki, opowiem wam jeszcze mankamenty tego czołgu oraz w czym tamten może mieć właśnie przewagę nad grillem potężnym. I oczywiście, czy w razie czego, jeśli doszłoby do tego czarnego rynku, jeśli byłby ten czołg tam do zdobycia, to czy warto się tym zainteresować? Ja osobiście już teraz się zastanawiam, czy nie zacząć odkładać wolnego expa na ten czołg. Dobra, mamy już bitewkę. Niestety to jest bitewka na mapie Ghost Town. I co my tutaj możemy zrobić z takim grillem, nie? Oczywiście jedna z takich standardowych taktyk, gdzieś się na półce ustawić, gdzieś z tyłu się ustawić i snajpić. Znacie mnie. Już mnie troszkę znacie, na YouTubie działam od stycznia. I wiecie, że nie lubię kampić. Więc pojadę dość agresywnie, więc gdybym tym grillem się rozlał, to wiecie, nie mieć mi za złe, ale nienawidzę kampić, stąd nie gram zbytnio TDK-ami, ale warto nagrać taki odcinek, by porozmawiać właśnie na temat grilla, na temat mankamentów grilla. Ja osobiście uważam, że ten czołg na spokojnie zasługuje na buffa. Jak najbardziej on powinien dostać jakieś tam zmiany. A ten czeski Tedek wydaje się naprawdę bardzo interesujący. Jeszcze patrząc na to, że nie ma żadnego mocnego Tedeka w grze aktualnie, to jest to naprawdę bardzo możliwe, że zostanie on dodany do gry. No, mamy M60, dostał tubkę. Te szybsze pociski na grillu 1352 metra na sekundę na APK-u, to naprawdę jest odczuwalne. To muszę przyznać, że to działko troszkę odżył grill, ale uważam, to wciąż nie jest to samo, jak on wychodził. W momencie, jak ten czołg wychodził, był przepotężny, był wspaniały. Nie wiem, czy ktoś z was grał. Ja osobiście nie, ale widziałem różne materiały na temat tego czołgu i on tam dawał takie tubki przepotężne. Dobra, zobaczymy, czy da się tutaj jakoś tego lajta dziabnąć. Dobra, chyba nie będzie tak wychylać. Fajnie, bo dałem przestrzał w M60, ale tak poza tym to będzie trzeba coś innego pokombinać, bo nie wyróżę tutaj przyszłości. Z tej pozycji chciałem troszkę na te 60 TP powychylać, ale no nie będzie mi to dane niestety, tak? Coś pokombinuję, jakoś pojadę od tej strony. Niestety lighty poginęły w tej bitwie, zarazem nasz light i jak z drużyny przeciwnej. Więc będzie trzeba delikatnie pokombinować. Jak mogliście zauważyć, ja chyba wziąłem tutaj zestaw z turbo, co nie? Wziąłem chyba właśnie zestaw z turbo, czy też nie? Nie wiem. Ale no cóż, skrócimy jakoś tutaj do miasta. Właśnie kiedyś grille były stworzone do takiej gry, do takiego stylu gry, jaki ja preferuję, czyli do grania na bliskim dystansie, nawet w mieście, ponieważ jak wy wychylaliście tym czołgiem, to dawaliście każdego snapa. Dosłownie. Grille wychylał, dawał tubkę i cofka. To było piękne. Zastanawia mnie, czy nie będzie tam jakiejś lodówy, czy coś takiego. Gdzie jest ich drużyna w ogóle? O, jest lodówa. Skupimy sobie z haczkiem i cyk, bomba za 1850, czyli tak z kulturką. To muszę przyznać, że całkiem z kulturką polosowało, więc nieźle. Ale zauważcie, że działo tego grilla na tych nowych perkach, na tej no nowej załodze daje radę, co nie? Dobijemy fała, żeby się kolega nie męczył jako specjalnie. I może jeszcze złapiemy jakieś tam przestrzały. Więc tutaj, no, jeśli ten czołg zostanie dodany, ten czeski, ja go nazywam takim czeskim grillem do gry, to naprawdę zrobi nam się tutaj ciekawa konkurencja z grillem, właśnie. Ciekawa alternatywa na pewno dla grilla. Wiem, że dużo osób akurat lubi ten czołg. No, bo patrząc, jakby. Ojej, ale dostałem takiego snapa. Dobra, ginę. Delikatnie przeholowałem. To moja wina, ale plan był dobry. Bitewka taka mierna, nie ma nawet 5000, więc jak na mnie to jak bocik zagrałem. Szkoda, szkoda, ale no, nie jest zły ten grillek, tak? I wyobraźcie sobie teraz, jak mocny ten czeski Tedek może być, nie? Że wy nie dostajecie heków. Że na przykład tak jak ten Vickers mnie tutaj strzelił z hasha za prawie 500, to w tego Tedeka by nie był w stanie. Tak, i bo sprawdziliśmy na tak dziś, że nawet Badger z tymi hashami 130 penetracji nie przebija nas. Tam ewentualnie wydolną płytę. Więc to już naprawdę faworyzuje ten czołg. Także taka to była bitewka. Niestety
nie jakaś świetna, mimo tego zrobiliśmy topowy wynik, także moja drużyna się nie postarała w tej bitewce. No i jak widzicie, ten grill chodzi. Tak jak wam powiedziałem na początku tej bitwy, on delikatnie odżył. Akurat to muszę przyznać, że te perki, całe szczęście, że Wargaming zdecydował się na ten ruch, ponieważ dzięki temu niektóre czołgi rzeczywiście odżyły, nie? Że te pociski mają 10% szybsze. Ponieważ czy te apeki, czy te hity na grillu były dosyć wolne. No i co? I myślę, że zagramy sobie tak z 3-4 bitewki na tym odcinku. Mamy kolejną bitewkę grillem. Chyba wezmę tutaj cichy układ w ogóle, by coś posnapić. By zrobić cokolwiek w tej grze. I ogólnie po tym przeszale wiecie, jak się gra TDK-ami na tej mapie. Jest dość ciężko. Jest Dua Lipa, co nie? Ponieważ już nie ma tutaj stąd przeszału. Nie można takich tubek rozdać na tamtą stronę. Mimo tego chyba w tamtą pozycję pojadę. Ewentualnie później jakoś wycofam. Zobaczymy. Poszukamy jakiegoś przeszału. I taka to raczej będzie bitewka, no. Taka to będzie gileczka. Matchmaking, nie Fortuny, co nie? Że te arty dało. Dwie arty, jak tutaj jakaś pena wleci we mnie, to będzie tragedia, tragedia. Ale zobaczymy. Liczę na to, że jakiś lajcik się tutaj zgubi w tych krzakach. Akurat często tam ludzie wciąż parkują z jakiegoś powodu i grają te krzaczki. A więc może coś się uda tutaj kliknąć. Jakąś pestunię. Akurat cicho na grilla naprawdę bardzo się przydaje. Z tym nowym TDK-iem by było o tyle przyjemniej, że po prostu nie by było aż tak potrzebne, bo i tak macie te 42 camo. Możecie sobie skorzystać z tego między innymi, dać jakiś inny zestaw i byłoby fajne. TV-pack, no... Szczało to zbytu nie miałem. Lighta też nie ma. Spójrzcie, co moja Manticore zrobiła. Gdzie on w takim razie Lighta będzie stać? Ciekawe. Lighta nie ma w tym najbardziej basic pasywie. O! STLV. Ktoś mnie pcha. Okej. Niestety. Ale w Sheridonga też nie da. No i to jest właśnie to, nie? Że na tej mapie kompletnie nie ma przestrzału. Na nic. Na nic nie ma przestrzału. I spójrzcie w ogóle, jaka to jest dziwna sytuacja w tej bitwie. Na pewno bym chciał wycofać. Nie chcę tutaj stać. Gra będzie tragiczna, w sensie szykuje się tragiczna bitewka, bo te lighty to totalnie strachu nie mają, więc cofnę jakoś na clean tak pasywnie, najbardziej pasywnie jak się da. Ewentualnie mogłem pojechać te krzaki tam, tu, powalić się sobie i strzelać na hateki. Ale nie wiem, może tutaj pojadę. Dam peskę w lighty czy coś takiego, to na pewno zmieni dużo bitwie, gdy dał jedną pestunię. W Ebera. On tak jeździ jak dzban, nie? Spójrzcie, co on w ogóle za kółeczka kręci po midzie. Tragedia jakaś. Myślałem, że tam wszystko aż do tej lewej, ale jednak nie. No i właśnie to jest to, czego nie lubię w tych TDK-ach. I naprawdę podziwiam ludzi, którzy mają na tyle dużą cierpliwość, że takim grillem sobie stoją całą bitwę w krzaczku. Naprawdę szanuję takich zawodników. Więc no co. Na lewej już nic nie zrobię, bo te lighty, które chciałem strzelić, już nie żyją albo nie mają HP. Strzel jeden w garażu. Ale za to na tej stronie coś tutaj może być ciekawego. Jakieś dwa hateczki będą. Boję się, że to będzie bitwa w stylu, że jeżdżę z lewej na prawą, z prawej na lewą i po prostu kręcę kółeczka i nie będę w stanie nic z tego zrobić. No i tak to wygląda. Na to się zapowiada. Delikatnie. Więc zobaczymy. Może rzeczywiście po tego krzaka powinienem wcześniej pojechać, powalić to drzewko i spróbować łapać przestrzału na po prostu PZ-a siódmego. Chyba tak powinienem zagrać od samego początku. Myślę, to jest taki krzaczek, który mnie bardzo wkurza akurat. To muszę przyznać, że ten krzak jest bardzo wkurzający, jeśli gracie czołgiem ciężkim po prostu po drugiej stronie. Mogę nawet tego wyższego powalić chyba. No i mam krzaka. Jestem potężnym krzakiem. Cyk, bomba po jarzmie. Chyba zdążyłem się schować. Elegancko. No i to jest to, że nic nie zrobicie z tą pozycją, nie? Że chcecie zagrać na hateki, coś sobie powychylać, zrobić cokolwiek i nie możecie, bo jestem krzaczek. Boję się tylko, że tutaj spota jakiegoś głupiego dostanę. Oho, powaliłem drzewko, więc możliwe, że mi pazy ciągnę do bombę, chociaż nie. Miał działo delikatnie obrócone w prawą stronę i jak PZ tak obraca działko, to jest bardzo duża szansa, że go przebijecie.
Nie wiem, czy bym nie skrócił na bliższy dystans, by po prostu dograć tą mordownię, by ją po prostu przepuszować. Prawdopodobnie nie zbiorę damage za to, ale spójrzcie, co się dzieje w tej bitwie, nie? Jestem tego świadomy, że nie mogę tam stać przez całą bitwę, przez całą gieleczkę w krzaku. No i coś postaram się zrobić, tak? Postaram się mieć jakikolwiek wpływ. O! Kurde. Taka maszyna tutaj. Wytoczona została z garażu. Fiu, fiu, fiu. Jeszcze ten PZ mi chyba da. Myślę, że mu się łapa będzie trzęsła. No i pecha z misją. Dobra, dostał. 400. Czy ta V5 wychyli? Nie no, jak wychyli, to jest ogólnie zwierzakiem. Jest zwierzakiem. Oj, 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 oj. Strachu ani rozumu to tu nie ma. No ale taki wynik, nie? No i właśnie mapa bez żadnej tutaj przyszłości. Zobaczymy, może kolejna bitwa będzie delikatnie. Także taka to była bitewka. Bardzo niefortunna, to muszę przyznać. Niestety tylko 3 pechy. Ale coś było trzeba zrobić. Kampić do końca bitwy nie mogłem. Mam nadzieję, że teraz ta bitewka w końcu rzuci. I szczerze, muszę przyznać, że jest ok. Jest ok. Oczywiście, mogłem pojechać tam w krzaczki. Ale wiecie, że ja lubię nietuzinkowe, naprawdę nietuzinkowe taktyki, bardzo lubię. I chyba pojadę tutaj. Ogólnie nie musicie powtarzać moich taktyk, ale coś wykombinuję innego. Może mi się uda. Akurat granie grillem w taki sposób to jest właśnie tak, że w jednej bitwie wyjdzie, w drugiej nie wyjdzie. Nagle stał mnie był duży potencjał, popełniłem błąd. Akurat grilla jest takim też czołgiem, że jak popełnicie błąd, to raczej już nie ma odwrotu. Niestety. Taka to jest maszynka, że działa to tylko w jedną stronę. Także tak to wygląda. Ale dobra, polecimy tutaj. Wiecie, są dwa hateki, jest kilka teteków. Może jak załaduję hity, rozdam jakąś tubkę, to może będzie ok. Może rzeczywiście będzie w porządku. Pena tutaj jest bardzo podobna do tej, właśnie w tym, co do tego czeskiego TDK, naprawdę identyczna praktycznie. I tutaj został zmieniony budynek. Jak możecie zauważyć, został on zmieniony. Więc też fajnie, ponieważ heal was aktualnie nie bije. I to jest to, czego ja potrzebowałem na tej mapie, czyli balans. Balans. I ogólnie w takim stylu grillem grało się kiedyś. Praktycznie zawsze w każdej bitwie jeździliście po prostu na hateki i szukaliście dobrych tubek, dobrych przestrzałów. Akurat gdyby grille miały ze 350 penę, to do takiej gry byłby idealny. Byłby stworzony do takiej gry, do takiej gieleczki. Uważam, że nie, co by tutaj było można zmienić? Może widzowie, o, że to weszło z hita, to sam jestem w szoku, ale źle pocelowałem, no. Ale może gdyby dać tutaj, słuchajcie, 850 alfy. Ponieważ spójrzcie, ile jest TD-ków? My 850 alfy w tej grze. No, mało co. Kiedyś 268 miała tyle, co nie? Podobno. Więc tak naprawdę, gdyby coś takiego zrobili, to by mogło być naprawdę bardzo ciekawe. Taki snajper, gdzie ten damage już naprawdę boli. On strzelił, także wykorzystamy to, damy tubkę. I to jest to. Tym czołgiem się to grało. Tubka, tubka. Szukanie takiego przestrzału. Na hatekach, na mordowni. Wychylenie za rogu w momencie, gdy ktoś strzeli. Bardzo, bardzo fajnie on się sprawował w takiej giereczce. Ogólnie na tej mapie mi brakuje wjazdu na heala w taki sposób, jak jest on dodany na natarciu. Zapewne część z was tutaj jest osób, które oglądają moje filmy, wie, że tutaj jest wjazd. Także naprawdę by to było fajne, ponieważ po prostu odblokowałoby to jako tam, jakąś tam część mapy, co nie? A tego tak naprawdę brakuje w tej grze najbardziej, że te mapy są takie tunelowe często. Bardzo niefajne, nieprzyjemne. Ogólnie Wutek chyba jedzie do garażu. Podaję mu tubkę z heka. Wutek nie ma. Oj, baczacik mnie klipuje. Ciekawe, czy ten baczacz strzelał cokolwiek. Jedna, druga. Trzeciej nie dał. Dobra, jest ok. Jakbym jeszcze Wuteka zdążył tutaj wyłapać? Aj, tak, kurczę, no. Blisko, blisko było. Blinda. Liczę na to, że on wychyli, czy coś takiego, że już będzie chciał dalej przejechać. Niestety nie udało się. Dobra. I zrobimy teraz rotację, ponieważ nie chciałbym. Ej, ten butek. Ła! Został mnie. Ale się zemścił na mnie. Nie. Dlaczego taki mał opiszony? Strasznie mał opiszony dzisiaj grają.
Jak pochwaliłem bitwy losowe, to tutaj się nie udało. No dobra, no. Trudno. W taki nietypowy sposób chciałem zagrać tym grillem, ale uważam, że spoko. Porozmawialiśmy sobie o mankamentach właśnie tego czołgu. Pogadaliśmy też o tym właśnie, że może być przyszły następca już za niedługo. Tak naprawdę, z tego co słyszałem. Więc będzie bardzo fajnie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że odcinek wam się podobał. Może damage'u tutaj nie było jakoś dużo. To muszę przyznać, że słabe bitwy. Nie takie jak w poprzednim odcinku. Ale uważam, że i tak jest git. Także dzięki wielkie. Trzymajcie się i życzę mi miłego dnia. Siema.